Serdecznie witamy w Klagemauer TV na ściany Żalów TV. Nasz dzisiejszy program mówi o stanie dezorientacji spowodowanym przez Tamiflu. Tamiflu jest polecany przeciwko Krypcie jako cudowny środek. Koncern farmaceutyczny Hosze osiągnął przez to lekarstwo do dnia dzisiejszego obrót światowy w wysokości 7 miliardów dolarów. Zgodnie z informacją specjalistyczną szwajcarskiego medycznego urzędu dopuszczającego Swiss Medic, po ich użyciu zaobserwowano bardzo niebezpieczne działania uboczne, w szczególności u dzieci i młodzieży, zaburzenia neuropsychiatryczne, jak w wszczącami i stan dezorientacji. pomnożących się informacjach o przerażających halucynacjach który dotarły do lekarzy. W Japonii zostało zapronione podawanie tamiflu dzieciom i młodzieży. Niektórzy tym dotknięci myśleli, że potrafią fruwać i spadali z wysokości, ponosząc śmierć. W międzyczasie coraz więcej lekarzy ostrzega przed skutkami ubocznymi tamiflu, które szkodzą chorym ludziom. Bardziej niż krypa. Prosimy Państwa pomyśleć na ten temat. Żegnamy Państwa. Życzymy dobrego wieczoru. Do następnego razu.